Panterka zebra, a może skóra węża, czyli gorący trend sezonu. Zapraszam na najnowszy Trend Alert, czyli wideo o nadrukach zwierzęcych. Nadruki zwierzęce to gorący trend obecnego sezonu, czyli jesień-zima 2018-2019. Oczywiście printy zwierzęce pojawiają się w modzie cały czas, ale teraz mam wrażenie, że jedziemy na bogato, to znaczy na maksa, wszędzie, gdzie tylko się da i nawet w dużej ilości, czyli coś, co było postrzegane kiedyś jako tandeta, teraz jest w modzie. Chciałabym właśnie Wam dzisiaj przybliżyć troszeczkę ten trend zwierzęcy, to znaczy trend nadruków zwierzęcych w modzie. Oczywiście najbardziej popularnym trendem są tak zwane centki, czyli czy to będą panterki, czy to będą jakieś geparty, inne kotki, które będą tygrysy. Mamy oczywiście zebrę, mamy skórę węża, którą ja dzisiaj mam na sobie. No i oczywiście do takich nadruków zwierzęcych można by było też dorzucić takie krowie łatki, natomiast one bardziej wpisują się w taki trend stylu amerykańskiego country. I jeżeli chodzi o te nadruki, to oczywiście z mojego stylistkowego takiego punktu widzenia, ale nie stylistki takiej zdjęciowej, gdzie chodzi o to, żeby stworzyć artystyczną wizję, tylko takiej stylistki, która pracuje z prawdziwymi kobietami, a nie tylko z kreacją artystyczną, to ważne jest, kto może nosić tą panterkę, gdzie ją może nosić, na jakie okazje może nosić i oczywiście w jakiej ilości może nosić i o tym właśnie chciałabym powiedzieć. Ja tak będę robiła taki skrót myślowy odnośnie panterki. Natomiast jak ja powiem panterka, to weź proszę pod uwagę, że bardziej mam po prostu na myśli te printy zwierzęce. Jeżeli będę chciała powiedzieć o którymś konkretnie, to będę tutaj się właśnie konkretyzować. Jeżeli chodzi o panterkę i tego, kto może ją nosić pod względem kolorystycznym, to oczywiście trzeba rozdzielić te wzory zwierzęce na dwie jakby kategorie. Te, które są w oryginalnych kolorach tych zwierzęcych, czyli jeżeli mówimy o panterce, to mamy na myśli właśnie coś, co spotykamy faktycznie na panterze, czy na centkach geparta, czyli to będą odcienie beżo-brązu czerni, powiedzmy. Jeżeli myślimy o zebrze, to ona będzie biało-czarna. Jeżeli pomyślimy sobie o wężu, no właśnie, to będą mniej więcej też odcienie takie, które moglibyśmy nazwać w takiej kolorystyce po prostu kolorami ziemi. Tak, jakimś oczywiście wycinkiem kolorów ziemi, bo to nie są wszystkie kolory ziemi. No i oczywiście mogą być też wariacje na ten temat, to znaczy mogą być centki, które będą różowe, tak, no przecież mamy różową panterę. Mogą być centki niebieskie, mogą być centki w kolorach neonowych, mogą być zebry, które są biało-granatowe, a nie biało-czarne. Tutaj jakby dowolna jest interpretacja. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto może nosić takie klasyczne, właśnie odcienie tej skóry węża, czy nadruków tygrysich, panterkowych, gepardowych, to oczywiście najlepiej sprawdzi się ten wzór w przypadku typów jesiennych urody. Jesiennych, czyli nie mam na myśli tutaj czterech typów urody typu pani jesień, ale właśnie 12 typów urody, gdzie mamy do czynienia z trzema typami jesiennymi. Jeżeli nie wiesz nic na temat 12 typów urody, to tutaj w zakładce i pod tym wideo jest odnośnik do wideoporadnika odnośnie tego, jak, co to jest 12 typów urody, więc zapraszam, zrób pauzę i obejrzyj, jeżeli nie wiesz właśnie te 12 typów urody. Natomiast wracając do tego, kto może nosić i do jesieni, to oczywiście jesienie najlepiej będą się w to wpisywać. Dlaczego? Ponieważ to są takie odcienie, które kojarzą nam się z jesienią, które dobrze wchodzą w urodę typów jesiennych. Oczywiście, jeżeli weźmiemy wariację różowo-niebieską, to i lato będzie mogło nosić, i zimy będą mogły nosić. Także tutaj już, jeżeli chodzi o wariacje, to po prostu jeżeli kiepsko wyglądasz w tego rodzaju kolorach, to po prostu poszukaj tych nadruków zwierzęcych w takich trochę sztucznych odcieniach, czyli takich, które one naturalnie nie występują. Oczywiście wiadomo, że zebra, czyli takie właśnie biało-czarny wzór, będzie pasował większej ilości osób niż te nadruki centkowe czy wężowe. Ale zawsze staraj się sprawdzić najpierw, zanim oddasz się trendowi na maksa, to staraj się dowiedzieć, czy właśnie przy twarzy ci
pasuje. Oczywiście drugą opcją jest noszenie tej panterki, czy tych centek, czy skóry węża, noszenie na tych elementach garderoby, które są daleko od twarzy, bo wtedy one nie mają takiego wielkiego wpływu na naszą urodę. Czyli można nosić w butach, w paskach, w torebkach, w spodniach może to będzie, czy spódnicach, to może będzie trochę za dużo, jeżeli chodzi o sytuację, gdy te kolory Ci po prostu nie pasują, no bo te spodnie będziesz musiała dobrać do jakiegoś koloru, który musi pasować do Twojej urody. Także oczywiście są sytuacje, kiedy można to nagiąć. Ja nigdy nie powiem tego, że to jest tak, że jakaś, nie wiem, chłodna zima nigdy nie może ubrać takiego geparda, bo to nieprawda. Zawsze będzie można jakoś ten trend obrócić i dopasować do siebie. Natomiast pamiętaj, że jeżeli wiesz, że te kolory przy twarzy Ci nie służą, to używaj ich gdzieś dalej od twarzy albo po prostu też w mniejszych elementach. To znaczy, możesz sobie kupić na przykład białą koszulę, która kieszonkę będzie miała taką z właśnie panterką czy z jakimś gepardem, bo wtedy będzie to nawiązanie do trendu, ale nie będzie to tak bardzo niszczyło kolorystycznie wizerunku. Oczywiście w takich tego rodzaju wzorach też będą wyglądały dobrze typy siostrzane, jeżeli chodzi o te typy jesienne urody, ponieważ one mogą zapożyczać, czyli w przypadku jesieni będziemy mieć do zgaszonej jesieni, mamy zgaszone lato, będzie mogło interpretować oczywiście do ciemnej jesieni, mamy ciemną zimę i do ciepłej jesieni mamy ciepłą wiosnę. Kto będzie najgorzej wyglądał w takich tego typu kolorystyce? Na pewno typy urody czyste, czyli czysta wiosna i czysta zima. Oczywiście, jak mówię, będą mogły zinterpretować na swój sposób, natomiast ta moja dzisiejsza bluzka na pewno się będzie, czy na pewno będzie ryzyko, że się nie sprawdzi tak dobrze. Mamy załatwione typy kolorystyczne, teraz typ sylwetki. Tak naprawdę mogłabym powiedzieć, no, że każdy typ sylwetki będzie mógł nosić na druki zwierzęce. Wszystko zależy od tego, jak one zostaną zinterpretowane. Bo jeżeli będą małym elementem typu buty, torebka, pasek albo jakaś część ubioru, czyli to będzie kieszeń naszyta, albo jakaś wstawka, albo jakiś tylko delikatny nadruk, taka delikatna kompozycja, to właściwie trzeba się tylko zastanowić, gdzie i w jaki sposób ten wzór zwierzęcy przyciąga uwagę. Czyli jeżeli jesteś na przykład sylwetką A i chcesz wybrać sobie taki nadruk skóry węża, to właśnie daj sobie na górę i zestaw to z ciemniejszymi spodniami. Jeżeli jesteś sylwetką Y, możesz zrobić na odwrót, możesz poszaleć ze spódnicą albo spodniami w nadruk zwierzęcy, a bardziej stonowaną dać bluzkę. Czyli pamiętaj o tym, że musisz zastanowić się, gdzie tak w ogóle Twoja sylwetka może się ozdabiać, bo jakby nie patrzeć, nadruk zwierzęcy mocno przyciąga uwagę, to znaczy, że jest dla oka mocną ozdobą. A jeżeli jest mocną ozdobą, to znaczy, że musimy umiejscowiać ją tam, gdzie trzeba. Jeżeli nie wiesz, gdzie możesz umiejscawiać ozdoby, bo nie wiesz za wiele o typach sylwetek, oglądasz to wideo jako pierwsze z moich wideoporadników, to oczywiście znowu, tutaj pojawia się karta do 9 typów sylwetek, a pod wideo pojawia się link bezpośredni do mojego bloga, gdzie to wideo jest umieszczone. Jeżeli chodzi o sylwetki, to trzeba też zwrócić uwagę na to, że czasami te wzory zwierzęce są interpretowane, że tak powiem, na różne sposoby. I te różne sposoby, mam na myśli ich eskalację, albo czyli jakby takie nagromadzenie, albo też wielkość. I najpierw bym chciała o tej wielkości. Przede wszystkim wielkość może być tak, że będzie w naturalnym, czyli tak jak wyobrażamy sobie na przykład geparda, tak dokładnie mniej więcej 1:1, jakbyśmy go przemalowały na tkaninę, to będzie taki rozmiar. Natomiast czasem zdarza się tak, że te centki są bardzo powiększone albo bardzo pomniejszone. I znowu wracamy do sylwetki. Sylwetki, które są bardzo, bardzo, bardzo drobnymi sylwetkami, czyli szczupłymi i niskiego wzrostu, nie powinny nosić bardzo dużych nadruków, czyli takich przeskalowanych. Natomiast drobniejsze jak najbardziej. Z drugiej strony sylwetki o bardzo takie powiększone, czyli takim dużym plus size, nie mogą też nosić bardzo ogromnych i takich
blisko siebie nałożonych wzorów, bo one też będą powiększały. Więc jeżeli nie jesteś pewna, który rozmiar tego nadruku Ci pasuje, to po prostu zdecyduj się na klasykę, czyli tak jak on występuje po prostu w przyrodzie. Jeżeli chodzi o łączenie tych wzorów z innymi, no to kolejna rzecz. Po pierwsze, jak nosić wzory zwierzęce, żeby nie przesadzić i jak nosić je, żeby kolorystycznie nie wyglądać tak, no, pajacowato bym powiedziała, czy w ogóle stylizacyjnie. Jeżeli chodzi o łączenie z innymi kolorami, to najprostszym sposobem jest pójście trochę takie na łatwiznę pod względem odbicia kolorystycznego. To znaczy, jeżeli pomyślimy sobie o takim klasycznym geparcie, no to on pojawia się powiedzmy w beżu, czerni, no i w takim odcieniu rudobrązowym, czyli takiego ciepłego brązu. Więc najprościej byłoby po prostu odbić te kolory, czyli połączyć to albo z czernią, albo właśnie z tym brązem, albo z beżem. To są takie najprostsze elementy. Natomiast wtedy to będzie już tak bardzo, bardzo jesiennie w kolorystyce, więc jesienie mogą sobie na to pozwolić. Natomiast jeżeli chcemy trochę tak dodać takiej świeżości, nowoczesności, przejrzystości temu wzorowi, temu nadrukowi, to jeżeli chodzi o kolor, połącz też z bielą. Biel doda takiej naprawdę czystości. Naprawdę czystości wyeksponuje bardzo ładnie. Pięknie, moim zdaniem, wyglądają wszelkie wzory zwierzęce połączone z jeansem. I obojętnie, czy to będzie jasny jeans, czy to będzie ciemny jeans. Tutaj znowu musisz dobrać poziom jasności i ciemności całego Twojego stroju do swojego typu urody. Czy jesteś jaśniejsza w swoim wizerunku, czy ciemniejsza. Jeżeli chodzi o te inne odcienie nadruków zwierzęcych, czyli te takie sztuczne, jakieś różowe, niebieskie, fluorescencyjne, to oczywiście też pamiętaj o tym, żeby połączyć je z odpowiednimi. Czyli tutaj już bym musiała zrobić cały wykład o łączeniu kolorów, a tutaj no, nie ma na to czasowej przestrzeni. Ale też możemy łączyć nadruk zwierzęcy, jeżeli on nam pasuje kolorystycznie, z innymi kolorami z naszej palety kolorystycznej. Czyli na przykład, jeżeli jesteś ciemną jesienią, połącz na przykład z butelkową zielenią albo z takim bakłażanowym fioletem. Kombinuj po prostu, jak w Twoją szafę wkomponować ten print zwierzęcy. Kolejna rzecz, czyli właśnie to, co wspomniałam wcześniej, ile tego będzie, czyli jak będziemy, kiedy nie będzie za dużo, kiedy przesadzimy. No i przede wszystkim, kiedy będzie za dużo. Teraz można powiedzieć, że mało kiedy będzie za dużo, jeżeli chodzi o wzory zwierzęce, bo one są proponowane nawet w całych sukienkach z butami i z torebką, jak nawet w garniturach całościowych, czyli naprawdę bardzo duże ilości tych nadruków zwierzęcych są teraz w modzie. Czy to będzie teraz, czy za rok, czy za dwa, tego nie wiemy, więc jeżeli ten trend taki super się skończy, a będziesz dalej chciała nosić wzory zwierzęce, bo Ci się po prostu podobają, to pamiętaj o tym, że za dużo będzie wtedy, kiedy będziesz ubrana od stóp do głów, ale za dużo też będzie, kiedy ten wzór zwierzęcy będzie połączony z takimi bardzo wyzywającymi fasonami. Czyli jeżeli to będzie panterkowa mini z wielkim dekoltem, to będzie za dużo, ponieważ wzory takie zwierzęce bardzo często są kojarzone, mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiesz, tak tanio, czyli tak po prostu troszkę tandetnie. Więc jeżeli jeszcze jest to zestawione z super sexy fasonem, to już jest no, 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 już tak nie chcemy. Na koniec przypomniała mi się jedna rzecz, o której miałam powiedzieć, a zapomniałam przy łączeniu wzoru. Powiedziałam o łączeniu kolorów, ale nie powiedziałam o łączeniu wzorów. Czy wzory zwierzęce można łączyć z innymi wzorami? Można, ale nie zawsze. Czasem i znalazłam kilka propozycji ładnego łączenia z innymi drobnymi wzorami, z paskami, ale też znalazłam takie, które będą troszeczkę mi się nie podobają. To już jest coś troszkę za dużo. Więc jest to, jeżeli nie jesteś wytrawną osobą, jeżeli chodzi o stylizowanie, nie interesujesz się modą bardzo, nie czujesz się bardzo pewnie, łącz zawsze panterkę z gładką tkaniną, nie łącz z innym wzorem.
Chyba, że chcesz kombinować, to wtedy próbuj i patrz, jaka jest reakcja Twoja w lustrze, ale też innych osób na Ciebie. Bo to najprostszy sposób, żeby wyrobić sobie oko i wyrobić sobie gust i taki zmysł łączenia właśnie rzeczy, które teoretycznie powinny do siebie nie pasować. Mam nadzieję, że przybliżyłam Ci wzór zwierzęcy, głównie te cętki, przeze mnie nazywane panterką. No i mam nadzieję, że nosisz, że korzystasz. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób. Daj koniecznie znać w komentarzu, jak radzisz sobie z tym trendem, czy Ci się podoba, czy nie, czy uważasz, że to jest super, czy absolutnie nie, dalej uważasz, że jest to tandetne. No i my widzimy się w następnym wideo poradniku.